Dandy z tobą się rozmawia przy Brandy, przepraszam. Możemy przy Brandy. Dandy przy Brandy. Dandy przy Brandy. Nawet nie czuję, jak rymuje. Obejrzałam ostatnio film dokumentalny dotyczący tego, w jaki sposób mężczyźni postrzegają kobiety skromne i skromnie ubrane. Tak pomyślałam sobie, że skoro Dandy siedzisz z nami dzisiaj a jesteś na kawie, przedstawicielem dandysów. Dandysów, bardzo czyli eleganckich rzadkich mężczyzn, którzy bardzo dbają o strój i zapewne cenią też eleganckie kobiety. Ale mają to takie dżentelmeńskie postrzeganie elegancji. Tak. W tym materiale było powiedziane, że kobiety, że winą kobiet jest to, że one sobie nie zdają sprawy z tego, że postrzegane są przez mężczyzn w pewien sposób wizualnie. Że nawet jeżeli nie są wynegliżowane, nie pokazują swojego dekoltu czy nóg, to nawet ubranie rurek powoduje, że mężczyzna postrzega ją przedmiotowo, ponieważ jest w stanie sobie dopowiedzieć, co pod tymi rurkami się znajduje. Nie byłam w stanie przesłuchać dalej tego materiału, bo już mnie to strasznie zmierziło, że jakby po naszej stronie jest odpowiedzialność za to, że mężczyzna nie jest w stanie, nie wiem, opanować pewnego postrzegania. Jakby. I to tak pomyślałam sobie, że to jest o tyle ciekawe, że rzeczywiście jest tak, że mężczyźni widząc kobietę w rurkach widzą tam coś więcej, czy to już jest nieeleganckie, kiedy kobieta jest w dopasowanych jeansach i w białej koszuli. Co się dzieje, jak jest w leginsach albo w shortach? Jakby to jest, wiesz, to już samo z siebie jest dosyć obcisłe, ale przecież dopasowane spodnie naprawdę są aż tak nieskromne. Ale to był film purytański jakiś, nie wiem, gdzie purytanie się wypowiada na temat skromności kobiet. Tam byli młodzi chłopcy, tam był mężczyzna. Kobieta skromna powinna nosić golf, mieć włosy związane w kok i ja nie wiem właśnie, bo spódnicę do kostek nie pokazującą kolan. No właśnie, nie wiem, bo jakby właśnie się zastanawiam, bo jakby ja do tej pory myślałam, że jest tak, że mężczyźni generalnie niekoniecznie lubią kobiety, które przesadnie dużo pokazują. Ale jednak mimo wszystko sądziłam, że jednak długie spodnie, koszula to nie jest przesadne pokazywanie czegoś. No tutaj sprawa jest taka, że moda to jest element kultury, tak? I pewne uwarunkowania mają kulturowy charakter, tak? Jeżeli tutaj przyjmiemy sobie, że kobiety są często postrzegane przez mężczyzn jako obiekty seksualne i przez to one są podporządkowywane mężczyznom, no to to jest też jakby taki konstrukt kulturowy, tak? Tak się przyjęło, bardzo często, przecież tak się gwałt uzasadnia, tak? Że ubierała się nieskromnie, że prowokowała, no tak? Właśnie, ale dobra, zakładając ale taką... Czym jest ta skromność w tym ubiorze? Bo każdy może mieć zupełnie inne postrzeganie skromności, także... No idąc tym tokiem myślenia przedstawionym w tym filmie, na tyle, na ile nam tutaj to przedstawiłaś, wychodzi na to, że tak naprawdę kobieta z samego faktu bycia kobietą wychodzi, właśnie. Jest, tak? No bo, tak. Jeżeli sobie powiemy, że skromny ubiór to jest ten taki, który zakrywa, ale on nawet zakrywając pozostawia pewne pole do interpretacji mężczyźnie, tak? Że on sobie może coś dopowiedzieć, czegoś się domyśleć, no to jesteśmy przegrani, bo tu w takim układzie dla jednych może to być właśnie, mogą być to rurki i golf, a dla innych może to być, nie wiem, właśnie bardzo luźna sukienka, tak? No właśnie. No nadal, no Boże kochany, przecież my wiemy co tam pod tym się znajduje, tak? Więc ja bym tego tak nie generalizował, to jest myślę błędne myślenie i takie przerzucanie tej winy na kobiety, no tutaj sprawia, że może chyba co, trzeba byłoby wrócić do takiego systemu, w którym się nie ubieramy, no ale to jeszcze gorzej wtedy chyba by było, tak? Warto też mieć taką perspektywę, że tak jak ja też nie na darmo mówiłem, że moda to kultura i jest elementem kultury. No bo moda ma bardzo taką podstawową funkcję, tak? Ona też jest oparta o estetykę. No i tak jak niektórzy badacze ubioru mówią, że moda jest jakby zwierciadłem idei panujących w danym czasie, głównie estetycznych, tak? Jak często się mówiło, że sztuka, dlaczego na przykład właśnie rubensowskie kształty i tak dalej. Kiedyś sztuka, to co widzieliśmy w sztuce, to że Rubens tak malował, to był kanon piękna w tamtym momencie, no tak? Później, kiedy przyszedł XX wiek i trochę wywrócił tutaj nam cały ten porządek, kiedy sztuka zajęła się przemycaniem filozofii, a nie estetyki, bo estetyka przeszła do designu, do rzeczy użytkowych i do mody bardzo mocno też, a biorąc pod uwagę, że haute couture przecież wchodzi nam też w XX wieku, tak, gdzieś tam po pierwszej, drugiej wojnie światowej, no to mamy tutaj przemieszanie tych kategorii. I w momencie, kiedy mamy tę kategorię piękna w modzie, ona jest, tak, jest estetyczna, no to
bardzo często wybieramy takie koncepcje, które nam się w danym momencie historii podobają. No i teraz jest w modzie damskiej bardzo duży trend na to, żeby wszystko było mocno dopasowane, tak? Bo to podkreśla kobiece kształty i tak dalej. No i teraz mówię, tutaj strasznie ciężko to rozsądzić, bo... Właśnie, bo zauważ, że jeżeli nawet co chodzi o samą modę, od lat 20. z każdą dekadą coraz więcej kobieta odkrywała. Natomiast to nie ujmowało jej skromności, w sensie chodzi o to, że pokazała kostki, pokazała kolana, przyszła miniówka, zrobił się większy dekolt, pokazane zostały ramiona i tak dalej, i tak dalej, bikini. No tak. Ale to dalej nie mówiło, że kobieta jest nieskromna, tylko że się moda zmienia. Natomiast no to nie w żaden sposób nie waloryzowało kobiety jako nieskromnej, wulgarnej, nieestetycznej. No tak. Bardzo często się mówi w kontekście ubioru o skromności u kobiet, natomiast u mężczyzn w ogóle nie ma tego zagadnienia. Tak, właśnie to jest... Nie ma czegoś takiego, że mężczyzna jest nieskromny. Wyjdzie z gołym torsem, nie ma, że jest nieskromny. Wow! Wyszedł z gołym torsem, no dobra, no nie. Nie jest to zbyt apetyczne. Nie mówi się o tym w kategoriach, że on jest nieskromny. Tak. A u kobiety to funkcjonuje zawsze. Kobieta kusi ciałem, kusi biustem, kusi pupą, kusi nogami, czymkolwiek. Kusi ustami, jakby ustami. Wszystko zawsze się kusi. A mężczyzna czym kusi? Mężczyzna nie kusi? Oczywiście, no też kusi. Ale to jest tak samo, tego, że tak, tylko to jakby... Nie ma w ogóle tego jakby ubranego tego znowu. Trochę tak. I zauważę na przykład w przypadku znanego Facebooka i banowania zasutki, że banuje się zasutki kobiece. Tak. A męskie nie, jakby przecież to jest ten sam jakby organ, no sorry, po prostu różni się tylko na jakim jest torsie, więc to też już pokazuje, że coś tu jest nie halo, tak? Tak. No ja znowu będę się odwoływał do takiego zaplecza gdzieś tam kulturowego, tak się po prostu przyjęło i tak się umówiliśmy w pewnym momencie i taka koncepcja, że mężczyzna może to robić, a kobieta nie, no po prostu jest gdzieś tam dominująca i tak się utarło i teraz dopiero zaczyna to być kwestionowane, no bo mamy większą swobodę, tak? Się pojawiają osoby, które nie boją się o tym mówić głośno. Samo to, że my w ogóle o tym mówimy, też pokazuje coś, tak? Tak. Ale sprawa wygląda też tak, że bardzo często mężczyznom się przypisuje też te takie cechy trochę ze świata zwierząt przeciągnięte, że to mężczyzna musi się zamanifestować, musi pokazać, że on ma coś do zaoferowania. Też często w kontekście seksualnym, biologicznym. No jeżeli popatrzymy sobie na świat zwierząt, tak, najczęściej to pawie się puszą, tak? A tam... Koguty. Właśnie, tak. No, łabędzie. Dokładnie, tak samo. Nie? Że tutaj samce się puszą, pokazują, im to uchodzi, a kobiety wtedy sobie już tam wybierają. Ale nie, ale wiesz, to jest rzeczywiście ciekawe, bo zauważ, że na przykład teraz jest odwrotnie, że to kobiety muszą się zaprezentować, a nie mężczyźni. Żeby zdobyć atencję. Jak ty postrzegasz na przykład skromność? Bo jesteś osobą, która ma bardzo wyszukany styl, jeżeli chodzi o elegancję, o smak, o klasę itd., itd. Nie jest staroświecki, bo to też nie wolno w ten sposób tego mylić. Jest nowoczesny. Umiesz się ubrać nowocześnie również tak na zasadzie bluza, spodnie i adidasy. Zdarza się czasem, raz cię widziano tak ubranego. Zdarza się część. Dlatego jesteś osobą, która myślę, że może się w dość fajny sposób wypowiedzieć, czym dla ciebie w ogóle jest ta skromność, na przykład w postrzeganiu kobiety. Ja mogę to postrzegać na przykład zupełnie inaczej i załóżmy, ja się jakoś ubiorę, po czym się okaże, że nie, jednak nie jestem ubrana skromnie, ponieważ ktoś zupełnie tego tak nie postrzega i tego prowokuje. No dokładnie, znaczy ja powiem wam tak, że ja w ogóle nie uważam, żeby w ogóle koncepcja skromności, kategoria skromności była aż tak ważna, jak jest często postrzegana. Bardzo często się mówi o tym, że właśnie, żeby być skromnym, żeby się nie wychylać. To jest też taki modus, który trzyma w ogóle w ryzach to wszystko, tak? Żeby być mniej więcej, jak to moja babcia często określała, trzeba być z ludźmi i dla ludzi. Nie wychylać się za bardzo, nie wyróżniać się za bardzo, bo to wtedy niedobrze, bo ludzie gadają, bo coś się dzieje, nie? Jakby ja to też rozumiem, bo jakby nam się troszkę zmieniło historycznie, zwłaszcza w Polsce, to, że byliśmy społeczeństwem, które było bardzo kolektywne, że pracujemy wszyscy dla dobra ogółu, tak? Widzę wszystkie nasze systemy i komunizm i socjalizm, a teraz nam się odwróciło na zachód, że bardzo, bardzo indywidualnie podchodzimy, więc jakby i się wartości, ścierają te dwie koncepcje. Tak, więc wartości, które mieli nasi dziadkowie, którzy żyli w kolektywie, są zupełnie inne niż my, kiedy nam zależy na naszym indywidualnym sukcesie. Tak.
Tak, więc to też więc... rozumiem ten rodzaj przekazywanych wartości. Tak? Ale biorąc pod uwagę... Idzie, również ubiór jest w tym momencie zupełnie inny i jakby ta skromność, postrzeganie tej skromności, no bo wtedy, żeby się nie wychylać, trzeba było wyglądać tak jak każdy inny na ulicy. No tak, szaro, góro i jakby... Dokładnie. To było wszystko płaskie, płytkie. Nie możemy zaprzeczyć, że takimi elementami bardzo prowokatywnymi i generalnie poza jakby granicą tego dobrego smaku jest zbyt duży dekolt, zbyt krótka spódniczka. Albo te dwie rzeczy raz. Albo te dwie, jakby te same jakby poszczególne elementy też, jakby przerysowanie kompletne, które już jakby... Dobra, bo można powiedzieć, że nie ma jakiejś generalnej recepty na to, czym jest smak, dobra granica tego smaku, klasa i tak dalej. Ale są już jakieś postrzeganie też społeczne, że nie wiem, to się kojarzy jednoznacznie. Tak. Ale właśnie w tym materiale, który ja oglądałam, było powiedziane, że jakby moda, która kiedyś była na ulicach, w sensie u prostytutek, jest teraz modą, która powszechnie obowiązuje. Jakby, no jakby tak spojrzeć na to, co się dzieje obecnie w modzie, typu właśnie obcisłe rzeczy, krótkie topy i kozaki za kolano, no to sorry, no ciężko się z tym troszkę nie zgodzić. Jakby mi się, wydźwięk tego materiału mi się nie podoba, natomiast jakby niestety ten fakt jest zauważalny, że rzeczywiście przeszły do codziennej mody, przeszły rzeczy, które były kiedyś zarezerwowane do określonych grup społecznych. Zresztą tak samo było z makijażem kiedyś. Kiedyś malowały się wyłącznie aktorki i wiadomo, kurtyzany. Natomiast... A to czasami było jedna, w sensie aktorki były kurtyzanami też. Tak, tak, ale jakby to, a dzisiaj makijaż jest rzeczą naturalną. Jakby nikt nie postrzega makijażu w określonych sposób, mimo tego, że czerwona szminka, czerwone paznokcie też jakby gdzieś w głowie kołaczy ci, że to się z jednym kojarzy. Tak, no i generalnie to cały czas też funkcjonuje chociażby w korporacjach. Tak. Albo w zawodach kelnerskich. Tak, ostatnie bastiony tak naprawdę. Przecież kelnerzy przed pracą, na przykład podczas eventów, muszą wszyscy stanąć, wyciągnąć ręce, pokazać, jakie mają paznokcie. O tym nie wiedziałam. No jeżeli ktoś ma czerwone paznokcie, to w tym momencie wyciąga ich menadżer, czy ktoś... Zmywasz? Mówi, zmywasz. Nie mogę, bo to jest hybryda. Nie pracujesz. Pomyślałam sobie o tym, że odchodząc trochę od tej skromności, takiej definicji skromności słownikowej jakby. Tak. Obecnie ciężko jest powiedzieć o kimś na pierwszy rzut oka, że ta osoba jest na pewno mega skromna, ponieważ żyjemy w tym społeczeństwie mega indywidualistów. Każdy chce się w jakiś sposób wyróżniać, rzucać w oczy. Przez co też ten ubiór będzie miał dosyć specyficzny i inkorporując elementy, nie wiem, chociażby kozaki śliskie, błyszczące za kolano do załóżmy jeansów, fajnej marynarki i tak dalej, dalej będzie wyglądał fajnie, dalej będzie wyglądał indywidualnie, mając element, który uchodzi za nieskromny, pochodzi z tego świata kurtyzan chociażby, bądź nie wiem, ten klubów gogo, ale nikt nie powie, że ta osoba jest nieskromna, ponieważ ma osobowość, ma charyzmę, ma swój styl własny. Ale to też zależy, kto ją oceni tak naprawdę. Tak, ale nie do końca będzie, ale nie do końca ta skromność tej osoby będzie postrzegana jako coś negatywnego, tylko będzie może nawet postrzegana jako walor, że tej skromności aż takiej nie ma, że jest na tyle odważna, żeby się ubrać w ten sposób i podkreślić tak, żeby przełamać pewien konwenans. Tak, tak, bo nie jest niesmaczna w tym wszystkim. Tak. No tak, tutaj jeszcze mówiąc o tych konkretnych rzeczach, to tak mi się przypomniało, że wspominałaś wcześniej ten golf, ja też przywoływałem go. Dla mnie na przykład, i to wam powiem szczerze, bo to znowu, kiedy mamy taką prostą pozycję, niezakryte prowokuje, zakryte może prowokować, ale zazwyczaj nie prowokuje, to dla mnie na przykład golf jest jedną z najbardziej seksownych rzeczy, które kobieta może mieć na sobie. Ale to słyszałam już taką opinię wcześniej. A on przecież wszystko zakrywa, wszystko. Ale więc działa na wyobraźnię. Właśnie o to chodzi. Czy jest w ogóle możliwość jakakolwiek, żebyś ty męskim okiem swoim mógł określić, jaka byłaby kobieta skromna i elegancka? Właśnie. Łączenie dwóch elementów. I skromności, i elegancji. Czy wiemy, że oczywiście masz swoje zdanie na temat skromności, ale jestem bardzo ciekawa, co dla ciebie z kolei jest... eleganckie i na co lubisz patrzeć u kobiety. Też zaznacz proszę to, co uważasz, że kompletnie w tym momencie przekreśla osobę z grupy skromnych. Skromnych, eleganckich, kobiecych. Kiedy jest przekonana o własnej wartości, kiedy właśnie nie musi tego jakoś nadmiernie pokazywać. No bardzo często się mówi, że najmocniej cielesnością tutaj epatują, tak w cudzysłowie, kobiety, którym tej pewności siebie brak. Tak? Albo które nie mają tak innych jest. Rzeczy do zaoferowania trochę. Też tak jest, że... O, no.
to może być dobry, mocny punkt. No. Jeżeli wie, że ma braki inne, którymi mogłaby zyskać zainteresowanie do drugiej strony. To jest taka, jakby, czy my, jakby, bo to, ale tak, zobacz, że to jest ciekawe, co powiedziałeś. Cielesność epatuje tylko i wyłącznie w przypadku mężczyzny, żeby zdobyć jego zainteresowanie, ponieważ tak, wie, że ciało zdobywa zainteresowanie mężczyzny. Natomiast taka osoba nie będzie próbowała ciałem zdobyć zainteresowania kobiety. Tak, właśnie ja jestem ciekawa, czy jakby, bo to jest ciekawe, co powiedziałeś, dlatego tak mi się przypomniało, bo jestem ciekawa, czy mężczyźni widzą to, że dana kobieta, nie mając za wiele do zaoferowania, zaczyna się rozbierać. I czy mężczyzna dostrzega, że okej, to jest tylko taka, że można popatrzeć, ale raczej to nie jest, ona nie jest rozważana w kategoriach. Pewnie, że tak. No różnie bywa, to przecież też... To jest ciekawe, napiszcie, jak uważacie, bo to jest właśnie bardzo ciekawy punkt. Mamy swoje spostrzeżenia na ten temat. Tak, ale to też... Jestem ciekawa męskiego spojrzenia na to. Czy zauważacie w ogóle, że kobiety się... że kobiety mogą się rozebrać w momencie, kiedy nie mają wiele do zaoferowania z doświadczeń? No, tak bywa. Znowu tak sobie przypominam, że kiedyś pamiętam, na języku polskim analizowaliśmy jeden z wierszy Jana Andrzeja Morsztyna, no to był poeta oświeceniowy, ale on pisał o cielesności kobiecej, pisał tam cechy podawał, a na końcu podał to, że generalnie jeśli chodzi, tam było, że tak uniesienia, że właśnie wiecie, ta miłość taka romantyczna i tak dalej, nie, na końcu było, że taki spokój domowego ogniska i zrzędzenie to już będzie w kwestii żony, nie? Więc jest kwestia taka, że to też zależy, czego potrzebują mężczyźni, tak? Czy szukają partnerki takiej na dłużej, czy to ma być taki one night stand. Potrzebna pewnego rodzaju tajemnica, którą się odkrywa w trakcie rozwoju tej relacji, tak? Kiedy kobieta się wykłada na tacy tak naprawdę, nie mając nic do zaoferowania, tak? Dlaczego tak się mówi, że czasami to w dwie strony to działa, tak? Zwłaszcza działa, kiedy kobiety mówią o mężczyznach, na przykład, tu niby tam coś łysiejący brzuszek, ale ma to coś takiego, nie? Coś takiego pociągającego. Jest właśnie w tym jakaś taka niepewność, jakaś tajemnica. Więc myślę, że w drugą stronę też to może działać. I takie zachowanie gdzieś tam właśnie pewnej niedostępności, pewnego takiego bagażu, który nie jest dostępny dla pierwszej, lepszej osoby, którą się napotka, jest kluczowe. No i w tym właśnie też pomaga to eleganckie podejście takie, i to skromne w dobrym znaczeniu, tak? Kiedy nie pokazuję wszystkiego, mam coś do zaoferowania, kiedy się okaże, że jest komu to zaoferować. Kiedy się okaże, że czuję się na tyle pewnie, bezpiecznie, dobrze, miło, swobodnie też, że nie muszę, nie potrzebuję tej konwencji. Wtedy właśnie można. Ja też często mówię, kurczę, wszelkiego takiego rodzaju, to nie, rodzaj relacji nie powinno się jeść chochlą, tylko łyżką. I to taką... Łyżeczką. Nie? Ale piękna metafora, bardzo mi się podoba. Kulinarna. Bardzo Ci dziękujemy. Tak. Za rozmowę. To ja dziękuję, wspaniałe punkty widzenia i odniesienia. Ja dziękuję bardzo serdecznie, bo ja już dawno nie miałem okazji tak przyjemnie porozmawiać na taki temat właśnie, w którym mogę się wyżyć w kontekście złożoności zagadnień, tak? Że różne, wiecie, różne zwoje tutaj w tym małym mózgu. Że różne zwoje w tym małym mózgu gdzieś tam zadziałają razem. Poetyka. I nagle i nagle coś z tego powstaje. Tak. Miejmy nadzieję, że ciekawe. Mamy dendyzm stosowany tutaj na miejscu, dokładnie. Możecie subskrybować i nas, i Dandiego. I Dandiego, którego on również... swoje fajne rozkminy sobie, dandysowe. Których również będziemy uczestniczyć, ale to śledźcie jego kanał, to się wtedy dowiecie. Już nie bawię. I co? Co? Cyk. A. Mhm.